W dzisiejszym programie obalamy mity dotyczące podkładów i paneli podłogowych. Mit pierwszy. Podłoże jest zawsze suche. Czy na pewno? Podłoga, wylewka, no nie ma powierzchni w 100% suchych. Zawsze jest jakaś wilgotność, czy będzie to wilgoć z powietrza, czy ze ścian, czy po prostu źle osuszone podłoże. Producenci paneli zalecają, aby podłoże pod panele było odpowiednio wysuszone. Wilgotność nie powinna, nie może przekraczać 2%. Mało tego, żaden producent paneli podłogowych nie uwzględni gwarancji, jeśli nie zastosujemy paroizolacji. Ale czy paroizolacja jest naprawdę niezbędna, czy można sobie ją darować? Sprawdźmy to. No to do roboty. Eksperyment będzie polegał na tym, że postawimy specjalnie skonstruowane akwarium podzielone na dwie części. Akwarium zasymuluje warunki panujące w pokoju mieszkalnym. Mamy ściany, mamy podłogę, a wiadomo, ściana chłonie wilgoć, a wilgoć spływa w dół i przenika do podłoża. Teraz zobaczymy, jak zachowuje się podłoga, pod którą zastosowano paroizolację i taka, pod którą nie zastosowano paroizolacji. Jak widzimy, po lewej stronie wilgoć przenika i odkształca podłogę. Natomiast po prawej stronie paroizolacja chroni podłogę przed wilgocią z podłoża. Jak widzimy, paroizolacja jest jednak niezbędna, ponieważ podłoże nigdy nie jest do końca suche. No to mit został obalony. Mit drugi. Każda folia paroizolacyjna jest taka sama. Panuje przekonanie, że pod panelami podłogowymi możemy zastosować jakąkolwiek folię, nawet folię malarską. Oczywiście tak nie jest. Sprzedawcy podłóg często sugerują, że folia powinna mieć minimum 0,2 mm grubości. Natomiast specjaliści z organizacji EPLF twierdzą, że najistotniejszy jest parametr paroprzepuszczalności, który powinien wynosić więcej niż 75. Zatem czy grubość folii ma jakiekolwiek znaczenie? Sprawdźmy to w moim stylu. Czyli jak? Stwórzmy trampolinkę. Budujemy dwie trampoliny. Jedną trampolinę zrobimy ze zwykłej folii paroizolacyjnej o sławnej grubości 0,2 mm. Do drugiej zastosujemy folię Aquasto, dużo cieńszą, znacznie trwalszą, wykonaną z folii PET. Zwykła folia. Folia Aquastop. Czyli kolejny mit obalony. Tak jest. Folie paroizolacyjne różnią się od siebie. Mit trzeci. Najszybciej rozkłada się podkład w płycie. No jasne, każdy fachowiec to potwierdzi. Rozkładasz płyty na folii, łączysz je taśmą. Gotowe, nic z czego. No ale dlaczego nie skorzystać z rozwiązania Smart? Bierzesz płytę już połączoną, masz folię na tym, masz tasiemkę, a? Sprawdźmy, czy twoje smart jest takie smart. W moim stylu. Zróbmy wyścig. Na potrzeby wyścigu budujemy zarys trzech identycznych pokoi. W każdym z nich będziemy układać podłogę. W każdym zrobimy to na inny sposób. O pomoc poprosiliśmy kolegów, którzy nigdy nie układali podłóg. W pierwszym pomieszczeniu pod panelami ułożymy podkład w płycie Arbiton Secura Extra. W drugim użyjemy podkładu 3 w 1 w rolce Arbiton Secura Aquastop. A w trzecim podkładu 3 w 1 w harmonijce, czyli w wersji Smart Secura Aquastop Smart. Podsumowując, użycie podkładu 3 w 1 wersji Smart jest szybkie i łatwe. Muszę się zgodzić, układanie podkładu w płycie nie jest najszybsze. To chciałem usłyszeć. Dobra. Czyli tak, paroizolacja jest niezbędna. Zgadza się, folia Aquastop jest mocniejsza. A podkład Smart 3 w 1 no jest szybszy i łatwiejszy. Muszę się zgodzić. Czyli 3 mity obalone.
Brawo. Zgadza się. Ostrożnie. Dobra. Mówiłem ci. Przegrasz.